Cześć, tu Kamil. Chciałbym dla Was zrobić więcej filmów, przyznaję i tutaj bez bicia tak naprawdę, ale ostatnio wychodzi bardzo mało sprzętów. Dzisiaj mam dla Was przygotowany film o Poco X6 5G bez Pro, pamiętajcie, więc zobaczycie, co tutaj producent dla nas przygotował. Pytanie pewnie nasuwa się w Waszych głowach, czy ten sprzęt można zaliczyć do takiej grupy ciekawych sprzętów. Przez ostatnie tygodnie miałem okazję testować ten telefon, więc dzisiaj na pewno, tak jak mówię, będzie trochę o nim, ale zanim zaczniemy na dobre, pamiętajcie, zostawcie lajka, zostawcie suba, napiszcie komentarz, to naprawdę fajnie wpływa na algorytmy, a jeżeli chcecie wpłynąć na to, żeby ten kanał stał się mocniej popularny, no to właśnie to jest wtedy Wasza zasługa, więc zachęcam, abyście to zrobili, podyskutujmy o czymś, albo dajcie znać, co w ogóle sądzicie też o tym materiale. Każdy komentarz będzie mile widziany i na wagę złota. No dobra, cena. Za wersję 12256 musimy wydać 1499 zł. Wersja z większą pamięcią, czyli 512 giga, to już 1899 zł. Te 12 giga wspomaga jeszcze ewentualne dodatkowe 12 wirtualne. Siłą rzeczy wolniejsze, bo jest wykorzystywane z pamięci. Ten model występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Jest to biała, niebieska i czarna. Może krótko omówię plusy i minusy, które dostrzegłem, wplatając oczywiście w to specyfikacje. W zestawie jest ładowarka 67W z kablem, plus dla Poco. Do pełnego naładowania potrzebuje niecałych 50 minut. Ogniwa ma 5100 mAh. Indukcyjnego ładowania czy zwrotnego tutaj brak. Ale za to dostajemy etui, które przykrywa w minimalnym stopniu obiektywy. Telefon jest duży i to tak dla mnie średnio, bo ja preferuję te mniejsze, ale za to boki są płaskie, jak zresztą widzicie, co akurat uważam za plus, bo lepiej taki telefon się trzyma w ręce. Tył to plastik tak samo jak ramka, ale z przodu już jest szkło Gorilla Glass Victus. U mnie nie ma folii na ekranie, ale widziałem, że u niektórych jest. Być może z uwagi na to, że mój egzemplarz to chyba jest typowo testowy. Ekran to oczywiście AMOLED, ma 6,67 cala z max odświeżeniem 120 Hz, bo to możemy przestawiać, czy ma być adaptacyjne, czy na sztywno ustawiamy na przykład 120. Oczywiście we wspierających aplikacjach. Max jasność jest wysoka, bo szczytowa to 1800 nitów. Oczywiście w trybie auto. Czytnik jest w ekranie, jest celny, ale dla mnie umiejscowiony za nisko. Istnieje też opcja odblokowywania twarzą. Jest również Always on Display, ale wyświetla się przez 10 sekund, bo do ponownej aktywacji należy tapnąć palcem na ekranie. Jestem zdziwiony, że w Poco nie zrezygnowali z jacka 3,5 mm. Ja w trakcie kręcenia tego materiału zapytałem na społeczności, czy właśnie widzicie w tym sens, a raczej pytanie brzmiało, czy korzystacie bardziej z słuchawek przewodowych czy bezprzewodowych, więc tutaj wyświetlam Wam wynik ankiety. Telefon posiada dwa głośniki, które są donośne, ale grają płasko do oporu. Jest USB-C, opcja pilota dzięki podczerwieni, dual SIM, także nie ma wyjścia na kartę SD. Producent informuje o standardzie IP54, czyli odporności, można powiedzieć bardziej na wilgoć, bo raczej takie mocne zachlapania nie wchodzą w grę, a na pewno już nie zanurzanie. Widać uszczelki przy slocie karty SIM i wiem, że ze standardu IP54 może wynikać coś innego, ale uwierzcie, nie bierzcie tego 1:1, po prostu na sprzęty uważajcie i ich nie zamoczcie. Jak sama nazwa wskazuje z tytułu, jest tutaj 5G na pokładzie, brak opcji eSIM-a, a szkoda, ale za to jest NFC. W kwestii procka, ja już tak, moi drodzy, się chyba trochę gubię w tych nazwach, bo tutaj mamy Qualcomma 7S generacji drugiej w technologii 4 nanometrów. Jest to spoko procek, nowość na rynku tak naprawdę, jeżeli chodzi o wpakowanie go do telefonów, ale jak się nie mylę, to w Antutu więcej wykręcał na przykład taki Snapdragon 860, który był w Poco X3 Pro, a ten premierę miał 3 lata temu. Tak samo jest z procesorem graficznym Adreno 710, który tutaj mamy. Jest wystarczających do gier, co nie oznacza, że taki Adreno 642L go przewyższa, bo tak jest. Także dlatego to nazewnictwo jest dla mnie średnie, jest takie trochę mylące. Można się przy tych generacjach pogubić i to nie jest tak, że im wyższy, tym lepszy, musicie o tym pamiętać. Tak samo jak w kwestii megapikseli, kiedyś było takie boom w aparatach, w telefonach, im więcej, tym lepiej, a tak nie jest. Ale konkludując, powinien i tak większość gier obsłużyć w satysfakcjonującej jakości i finalnie wrażeniach. Pamięć to UFS 2.2, wersja X6 Pro tak na marginesie ma 4.0, choć tutaj muszę Wam powiedzieć, że nie mam jej niczego do zarzucenia. Działa dobrze, wspomaga to działanie system Android 13 z nakładką MIUI 14, ponoć dostanie aktualizację do HyperOS i Antka 14, ale to się jeszcze nie stało na czas tworzenia tej recki. Ale na tym aspekcie
aspekcie nie będę się zbyt dużo skupiał, bo telefon działa szybko, nawet gdy zapchałem go różnymi aplikacjami, może nie pod korek, ale jednak. Powinien spokojnie posłużyć kilka lat, bo tam też Poco twierdzi, że kilka tych aktualizacji po drodze będzie. Chociażby Androida czy też nakładki. Na dzień tworzenia recki, czyli 18 lutego, ma aktualizację poziomu zabezpieczeń z 1 stycznia tego roku. Tył to trzy obiektywy, mamy 60 megapikseli jako główny z elektroniczną i optyczną stabilizacją oraz 8 megapikseli ultra szerokokątny i niepotrzebny do niczego 2 do makro. Max nagrania to 4K, ale bez stabilizacji optycznej, z tego co zwróciłem uwagę, bo ta jest dostępna w max rozdzielczości Full HD. Z przodu natomiast jest 16 megapikseli z nagrywaniem Full HD i efekty sami widzicie. Przy dobrych warunkach nie czuje on żadnego wyzwania. Przy tych trudniejszych jest różnie. Na zwykłym szumy są, jak może zwróciliście uwagę, ale na tym 8 megapikseli już siłą rzeczy jest ich więcej. Oczywiście, gdy te warunki są trudniejsze. W nocy to już w ogóle, bo w trybie nocnym zdjęcia są robione po prostu dłużej, przez kilka sekund, więc każde naruszenie powoduje zamazanie zdjęcia. Dlatego na przykład fotografowanie ruchomych obiektów w tym trybie nocnym nie wyjdzie za dobrze. Algorytmy bardzo rozjaśniają fotki i robią to chwilami za mocno, tak dla mnie. Natomiast filmy, no tutaj w ruchu jest średnio, statyczne wychodzą naprawdę dobrze, jednak stabilizacja moim zdaniem jest zbyt agresywna i taka czasem nienaturalna. W nocy będzie tak samo, jak zresztą sami widzicie aktualnie na ekranie. Nie mówię, że jest to słaba jakość, raczej adekwatna do ceny, biorąc pod uwagę, jak te sprzęty są teraz drogie. Poco może być niezłą propozycją w tej półce cenowej. Może nie dawałbym tutaj mu dużego plusa za aparaty, aczkolwiek ma inne swoje plusy, o czym zresztą było w tym materiale. Ostrość szybko łapię. Mogę sobie przybliżyć na, uwaga, 6 razy. I oddalam. Nie mogę się przełączyć na szeroki w tym trybie. Full HD ze stabilizacją. I tutaj nie mam żadnych opcji, aby przybliżać, oddalać, nic z tych rzeczy. A stabilizacja, no wydaje mi się, że sobie radzi, choć tak trochę nienaturalnie. Powiem szczerze, że przynajmniej na tym podglądzie to wygląda. I 4K. I tak samo mogę przybliżać do 6 razy, ale tutaj nie istnieje możliwość włączenia stabilizacji, więc mogę się przebiec ewentualnie, to zobaczycie, jak to wygląda. Znaczy tam jakoś naturalnie ta cyfrowa stabilizuje, z tego co przynajmniej zwróciłem uwagę, ale na przykład ta optyczna nie funkcjonuje. Jeśli powiem, że niczym mnie nie zaskoczył, to tak naprawdę będę dalej powtarzał to, co powtarzałem zapewne w innych filmach, bo zawsze takie podsumowanie z mojej strony ma miejsce, ale no sorry, jeżeli te sprzęty tak naprawdę w tych czasach, w okolicach 1000, jeżeli chodzi o telefony, niczego nowego nie wnoszą, działają po prostu dobrze i nie ma już czegoś takiego, to jest oczywiście plus, że kupujemy sprzęt za 1000 czy za 1500 zł i nas czymś rozczarowuje. Te czasy raczej minęły, to jest zaszłość i chyba dobrze, bo jeżeli kupujemy tak z marszu, nie znając się za bardzo, nie oglądając jakiejś recenzji, no to jest mniejsza szansa na jakąś wtopę, że ze sprzętu będziemy niezadowoleni. No ale tak jak mówię, żadnej rewolucji tutaj nie było, jakaś drobna aktualizacja, choć nie zawsze, muszę powiedzieć, bo niektóre sprzęty, które były wypuszczane wcześniej, chociażby w wersji Pro, no pod kątem na przykład wydajnościowym radziły sobie lepiej, ale już tyle, nie będę więcej o tym mówił. Jeżeli wy macie jakieś pytania, dajcie znać. Na pewno trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz. Te sprzęty mają sporą konkurencję na rynku i tak jest też w przypadku tego Poco. Więc jest dużo ciekawych też alternatyw, więc podyskutujmy w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania. Ja chętnie tutaj z wami taką dyskusję będę toczył. Ja wam serdecznie dziękuję za dziś, a tymczasem trzymajcie się.